Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj będzie kolejny unpacking, już ostatnio dużo tych unpackingów. Ale słuchajcie, dostałam paczkę od jednej z moich widzek. Dokładnie od Elżbiety Psiuk, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli oglądasz ten filmik. Ale na pewno będziesz oglądać, jak otwieram tą paczkę, więc paczka jest od właśnie mojej widzki Elżbiety Psiuk. Więc zacznę już ją otwierać, jestem bardzo ciekawa. Papier taki, jak widzicie, ozdobny, trochę mi się kojarzy ze świętami. Otwieramy pudełko. Bardzo ciekawa, co tutaj będzie. Ona mi już trochę w wiadomości powiedziała, co mniej więcej będzie, ale nic tak szczegółowo, więc zobaczymy. Znaczy, to nasza ślubowa nożyczek, ale chyba mogę tak się po prostu oderwać, bo to jest papier. Śródełko plusa. XD. Mogę odchłować, nie? Tylko. Wow. O, mam taką ładną bibułkę niebieską. Okej, okay, dobra. O, jak ładnie wszystko ponumerowane. Ona mi chyba właśnie pisała, że będzie wszystko ładnie ponumerowane. Dobra, ale może najpierw... O, tu mamy list, więc zaczniemy sobie od liściku, co mi tutaj napisała. Mam nadzieję, że mogę mówić Ela. Listy dla Julice, tak. W paczce są ziemak, dwa kastomy. Czekajcie, co tu jest napisane? Nie wiem, ale coś tam. Kratka, nie wiem, 3 custom klaczy, 4 zebra, 5 oślica i piłkarz, nie wiem, dobra, nie wiem, czy dobrze przeczytałam, ale tutaj z boku mamy derkę, taką oto, biało-czerwoną, jest trochę flaga Polski, ale bardzo fajna derka. Dosyć długa, więc zastanawiam się, na jakiego konia by to pasowało, ale zobaczymy, może potem na jakiegoś ubiorę. Bardzo ładna derka. Dobra, otwieram po kolei, więc otwieram jedynkę. No wiemy, że będą modele, to mam tutaj widać. O! No słuchajcie, tego konia to ja nie mam. Jest to chyba ten ziermaczek z Bajali. I chyba właśnie to jest ten custom, jeśli dobrze widzę. Tak, to jest nawet tutaj sam napisy Schleisha, więc na pewno to jest Schleis. Ten właśnie źrebak Bajali, którego ja nie mam u siebie w oryginale, ale został on trochę przemalowany. No, spoko wygląda moim zdaniem. Nawet całkiem ładnie to zrobiłaś, fajne kolorki. Więc bardzo fajnie. Dobre. Tyle, że nie stoi. Trochę szkoda, ale okej. Okay. Może po prostu tak ma. Ta figurka. Dobra, zobaczmy dalej. Co tu będzie w dwójce? Też znowu konik. I to mi wygląda jak jakaś postać z serialu na Netflixie. Spirit Riding Free, ale nie wiem, czy to jest to. Wygląda mi jak Chicken Linda, on trochę. O kurczę, farba. Ale widać też, że jest to custom, bo nawet farbę mam na ręce. Ale to nic, może po prostu się przenosi. Też... No, trochę się przenosi ta farba, ale no cóż. Ale też całkiem ciekawy konik. Spoko. Trzy. To jest w ogóle wielkie. 3 jest chyba największe i czuję, że cięższe. Zdecydowanie. Ale zobaczymy, co to jest? Wow. Też custom, bo czuć. O. Custom klaczy belgijskiej. Też najże, którą, jak wiecie, już mam z tego roku. Jest to rzeczywiście custom i w ogóle jak dotykam, to czuję, że się klei. I trochę mnie to drażni, ale rozumiem.
że może tak być czasami. Ale no całkiem ładnie pomalowana. Więc okej. O, słuchajcie, mam całą rękę brudną już do tego. Więc już. Dobra, co my teraz tutaj mamy? No już widzę, że jest to zebra. Ale skąd jest to zebra, to szczerze mówiąc nie wiem. Co jest tu coś napisane? Jakiś rok 2011, China i jakieś tam numerki, ale nazwy firmy chyba nie ma napisanej, więc taka oto zeberka. W sumie śmieszne. Przepraszam za moje ręce, ale to z tej farby, od tego konia. Bo on się strasznie klei, słuchajcie. Więc już trudno. Tutaj ostatni już w sensie pakunek. Spróbuję to wyjąć, czy się nie da. Nie chcę też nic uszkodzić. Wow. Chyba już coś widzę, co to jest, ale chyba jednak to pomoże. O matko. Mamy osła, trochę brudnego, ale słuchajcie, już mam tego osiąka akurat, bo kojarzę go. Ten ze Schneisha, w zasadzie oślica, tak, przepraszam. Jest, jak widać, brudny od farby, ale trudno. Okej. I też widzę, że nie za bardzo stoi. Znowu go tam gdzieś postawię. Samo jak ten źrebak średnio stoi. Ten koń niby Chikalinda też tak chyba średnio. Ale okej. No i mamy tego niby piłkarza, czy co to jest? Ale chyba to bramkarz, bo ma takie rozstawione ręce, że chyba bramkarz. Ale nie wiem, ja się nie znam w ogóle. Co to za figurka? Ma na nogach takie jakby coś się, że można go gdzieś wsadzić, ale w co? No to nie wiem. Może on jest z piłkarzyków? Nie wiem. Ale tak, taki piłkarz, no. No i pudełko już jest puste. Od tego pusta. Także to była właśnie paczka od Wicki, od Eli w zasadzie. Także te wszystkie rzeczy właśnie dostałam, jak widać, są to same figurki. Także spoko. Ale ogólnie jestem cała brudna od farby. I oczywiście nie jestem zła czy coś, ale rozumiem, że jak jest farba i ten, no to mogą się czasami kleić kastomy. Więc może po prostu tak wyszło. Więc mi to totalnie nie przeszkadza. Ale bardzo dziękuję Ci, Ela, za wysłanie tej paczki, za te wszystkie rzeczy, bo są bardzo fajne i urocze, także bardzo dziękuję Ci za wysłanie paczuszki. I przypominam Wam również, że jeśli Wy chcecie wysłać coś do mnie, niekoniecznie muszą to być modele, mogą też być to akcesoria dla koni, czy coś słodkiego, czy coś miękkiego, miłego, nie wiem, jakiś fan art z serialu, czy jakiś po prostu miły liścik. Cokolwiek, co uważacie, że będzie fajne, no to możecie oczywiście wysłać. I możecie się ze mną skontaktować na mediach społecznościowych, linki w opisie, więc tam się kontaktujemy, jeśli chodzi o wysyłanie paczek. Nie kontaktuję się w sprawie wysyłania paczek w komentarzach, bo nie chcę podawać w komentarzach swojego adresu, żeby inni nie zobaczyli, więc tylko przez taką wiadomość prywatną, powiedzmy, czyli na Instagramie, Facebooku. Zresztą wszystkie media macie podane w opisie, więc tam możecie do mnie pisać, jeśli chodzi o paczki. I zachęcam do wysyłania paczek, bo każdą paczkę, którą dostanę od kogoś z Was, to otworzę na filmie, więc będziecie mnie też po prostu w filmiku. Więc tak, jeszcze raz bardzo dziękuję Eli za wysłanie tej paczuszki, za te wszystkie rzeczy. Teraz już się z Wami żegnam. Jeśli filmik się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych odcinków. Do zobaczenia!